Upalny dzień nam, proszę Państwa, trwa powoli. No, może nie robi się chłodniej w powietrzu, ale nam się zrobiło trochę chłodniej, bo się schłodziliśmy wężem ogrodowym, w zasadzie wodą z węża ogrodowego. Co robisz? Tak. Wreszcie poczułam chłodak. No. Dzisiaj i to jest to. Ale nie było takie oczywiste. Uwaga! O, teraz będzie foteczka, proszę bardzo. I po co wyjeżdżać, jak tu jest tak fajowo? I tu się schładzasz, ale wodą słodką. Nic cię nie szczypie, nie musisz pić tego karlowaćku, żuiska. Basen byłby spoko, ale nie taki rozstawiany. Takiego to bym nie chciała. Taki bym chciała normalny. Prawdziwny. Prawdziwny, no. Tak. No to składanie i ten. Ja nie wiem, czy jestem gotowy na coś takiego. Ale trawnik masz zrujnowany w tym miejscu na zawsze praktycznie. No nie wygląda to też tak, jakbym sobie życzyła, tak w sensie tutaj mi się to nie komponuje z otoczeniem. Kiedyś byłem podjarany, wiesz, jak w Stanach byliśmy i tacy Polacy znajomi tam kumpla, z którym mieszkałem, wzięli nas na cały dzień i pojechaliśmy też do nich do domu. I oni mieli taki basen, ale taki powiedzmy dwa razy taki, jak mają szyszki. I to też był taki basen, wiesz, że taki kocioł z jakąś konstrukcją, z jakimś podestem dookoła. Wiesz, no to robi robotę, bo się tak po prostu schłodzisz, orzeźwisz, to jest spoko. Ale jak patrzę na to miejsce tutaj, to wiem, nie widzę tego jakoś tu bardzo. Ale gdyby to miał być taki normalny, legalny, regularny basen wybudowany tak jak trzeba, to bym się nie podniewała, tym bardziej, że... Tam w miejscu oczka. Tak. Mógłby on być tam akurat pasuje. Przykrywany, nieprzykrywany, to by wszystko dało radę zorganizować. I tam w ogóle, no, pasuje to miejsce na coś takiego, nie? Też tak myślę. No. Tak. I to byłoby w taki dzień jak dzisiaj, no to ekstra, nie? No dobra, póki co nie ma basenu, nie ma co biadolić. Jest woda z węża i cześć. I też jest super. Chociaż, no nie wiem, czemu takie opory masz. W zeszłym roku, jak odpalałeś te zraszacze, no to też robiło super robotę. Tak, ale w tym roku to nie było odpalane ani razu. Nie chce mi się z tym walczyć, sprawdzać, gdzie cieknie, później zakręcać wodę, bo będzie zalewało. Wiesz, jak to jest. Dobrze. Oni już tego nie zrobili, brakło im czasu. Aha, no dobra. Która idzie? Ładysia? Wadek. Co potrzebujesz, kochanie? Władek ma pomysł, bo dzisiaj wyjechał z domu bez jednego tego trzymacza od tego koszyka. Albo mu to gdzieś zginęło i schowaliśmy to w pewnym miejscu. W okolicach szkoły. No to co, to teraz gdzie jechał po to? Ale jeśli nie ma tego ślizgu takiego, wiesz, na kierownik takiego, wiesz, to już jest nie nieprzydatne, nie? Ja już też się rozebrałam, nie będę tego. No wiem. Co tam jechałeś? Co tam, Webster? Wczoraj miała 5 zł albo więcej i po prostu zabrała. I sobie teraz nie chce oddać. A my chcemy podzielić na więcej. No to powiedz, że ma oddać i macie sobie podzielić porówno, dobra? No, trzeba to podzielić. Każdy ma dostać porówno. No, ona się ciągle rozbrała, a jak na przykład... Władziuś, idź i powiedz, że mają podzielić porówno i Klara ma oddać te 5 zł. A jeżeli nie odda, dobra? To było porówno, to no. Wszystko. Więc niech się zastanowi, bardzo. Zróbcie to sami, Władek, dobra? No. I posprzątajcie tam wreszcie. O której jest trzecia runda chłodnika? A której sobie zażyczysz? Wszystko jest gotowe, nie trzeba podgrzewać. Jajka stoją gotowane. No pięknie. Ino wziąć i jeść. Ino brać. No. Ja to nie wiem, czy by go nie włożyć do lodówki w jakichś słoikach i sobie go nie... Wiesz, żeby on był naprawdę zimny, nie? No najlepiej by było. No, poprzelewać normalnie w takie słoiki i mieć na 2 dni. Z jakiegoś garnka może nawet jednego przeleję, tylko mniejszego. Tylko no, mniejszego. No zjemy jeszcze tego dzisiaj, a resztę po prostu do lodówki. Bo on będzie dużo chłodniejszy niż dzisiaj, nie? No na pewno. I to będzie taki chłodnik wtedy. Prawdziwny, nie? To dużo miałam w lodówce, za wielki garnek miałam tego, a poza tym wszystkim to mamy za małą lodówkę, więc... No to tak. No za małą, ale jak chodziła ta na dole, no to często była pusta.
ta jest za mała, to nawet ciężko garnek włożyć do tej lodówki. Słaba ta lodówka. No to w każdej chwili możemy tamtą uruchomić. Nie, to już nawet nie o to chodzi. No może teraz na te upały to byśmy tam mieli wodę i tak dalej, wszystkie różne napoje. No, moglibyśmy. Kryśka, musiałaś po tym wężu. Co? No i co, oddałaś im? No przecież jak się podzielicie, porówno się podzielicie, tak? No oni oczywiście nie bili. Oj, tak, myślałby, którzy tak bez powodu cię wzięli, bili. Chodź tu, opowiadaj. Mama! Jedziemy do Wilca! Nie! Najpierw posprzątacie wszystko. Ma tam wrócić wszystko do porządku. I znowu mają nakupić tego syfilisu? No jest, musiałbyś za rękę z nimi się pilnować. Żebym wolę, żeby jakieś, nie wiem, zabawki zakupili. Boż, kiedy one z tego wyrosną? No ale dobra, no nie chcę mi się już dzisiaj, wiesz co. Niech najpierw mnie interesuje, że tam posprzątali, potem będziemy dyskutować. No właśnie, czekam, aż posprzątają. Na razie widzę, że krzesła nawet nie wróciły, ani skrzynka. Więc chyba nawet nie zaczęły. Też tak myślę. No. Także tak. To możemy iść zaraz do domu, zrobimy porządek z tym jedzeniem. Co nie? Nie, no poczekaj, no zjemy i dopiero się tam poprzedawa do lodówki, tak? No tak. No, także spokojnie, może jeszcze barszczyku się najemy albo coś tam. Nie? Co nie? No i zarobiliście. Bardzo ładna tamta jest, nie? Choinka. A to był taki... Nie pamiętam. No brzydal taki, pamiętasz? Tylko na końcu miała igły. Cienka w ogóle, no obrzydliwa była. A teraz jest najładniejsza z nich wszystkich. No wszystkie są ładne. Tak, tylko że niestety tutaj ta jedna, widzę, się zatrzymała i ciekawe, czy ona pójdzie dalej, bo już stanęła i koniec. No ta. Się namyśli. Może się namyśli, bo tak to cała reszta w sumie, oprócz tej tam rozwalonej, no pękła po prostu, no. Trudno. Ale są inne, więc luzik. Ogólnie to tu już zobacz, te sosny są, tu już jakaś taka roślinność bardziej, no ta, która została po wypaleniu trawy, leśnie się robi, tak naturalnie. Natural. W takim naturalnym środowisku nie można kosić. Wiesz, no, tym? Wiadomo. Łąka kwietna. To jest teraz modny temat. Może jakiś park zrób, nie wiem. Już jest. Krajobrazowy. Już jest. Nie można kosić, ale można deptać. No to kozę tak. Sobie kupić, będziesz musiał kosić. Mhm. Ostatnio słyszałem, że ktoś dostał na urodziny kozę. No to nie taki głupi pomysł. Szczerze, ta koza tutaj to by miała dobrze. A, z ugryziem to by miała najlepiej. No może by się podzielili koza w jednej budzie, a w drugiej. On by deptał, ona by żarła trawę. Co ty na to? No, będziemy odzwaniać Wesiu. Nieprędko. Cześć. No. No i tak się żyje na tej wsi. No. Kończę to przydługie wideo. Narka wszystkim.